Weekend na Kaszubach. Sponsorem relacji z 25. Światowego Zjazdu Kaszubów jest organizator Miasto Kościerzyna. miastokościerzyna.pl. Na relację zaprasza sponsor Domex Janusz Pióro, autoryzowany dystrybutor kotłów gazowych i pomp ciepła Dietrich. Sponsorem relacji jest Bank Spółdzielczy w Kościerzynie. bskościerzyna.pl. No i ponownie zaglądamy do naszego mobilnego studia. Dziś w Kościerzynie gospodynią jest Klaudia Cieplińska-Bednarek. Chojnice ponownie witają Kościerzynę. I Kościerzyna wita Chojnice i inne części naszego regionu. A w Kościerzynie jest kolorowo, głośno i na pewno wesoło. Tak przebiega bowiem 25. Światowy Zjazd Kaszubów w Kościerzynie. W naszym mobilnym studiu spotykamy się co chwilę z kolejnymi gośćmi, aby opowiedzieć o tym, co przygotowano i co będzie się niebawem działo. A będzie wesoło i to bardzo. Zaplanowano bowiem bicie rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach. O tym rekordzie i tajemniczym diabelskim instrumencie opowie nam teraz Krzysztof Gradowski z Brus. Panie Krzysztofie, diabelskie skrzypce, co to dokładnie jest za instrument? Dzień dobry wszystkim. Diabelskie skrzypce pierwotnie to był przyrząd obrzędowy. To, że stał się instrumentem, to jest wyłącznie zasługa pana Augustyna Mielewczyka, który w 1946 zaadoptował go jako instrument w kartuzach. I swój pierwszy występ miał właśnie w 1946 roku. I od tego czasu datuje się to jako instrument. Panie Krzysztofie, proszę nam opowiedzieć też nieco więcej o samym rekordzie. Jak odbywa się takie bicie rekordu? Jak to wygląda? Ilu trzeba uczestników, aby taki rekord został pobity? Dobra, już tłumaczę wam. Sam pomysł narodził się, jak był zjazd Kaszubów w Brusach. Wtedy to nie było bicie, tylko ustanowienie rekordu i było ich 38. W następnym roku, czyli rok temu, zjazd był w Kaszubach i był w kartuzach i było ich 78. Słuchajcie, co to był za jazgot. Ja stałem obok kapeli, koło kapeli, 2 metry od kapeli. Jak zaczęło to 78 diabłów walić tą scenę, nie słyszałem kapeli. Taki to jest jazgot. Także w tym roku w Kościerzynie jest do pobicia rekord 78 diabelski skrzypiec. Oczywiście diabelskie skrzypce w różnej formie, w różnym wykonaniu, tylko żeby dopuścić do bicia rekordu, muszą spełniać pewne warunki. Przede wszystkim musi być twarz diabła, musi być co najmniej jedna struna, musi mieć dekel musi mieć, no i musi mieć jakieś tam pudło musi mieć, no i trochę musi tam rytmicznie grać. Zobaczymy. No właśnie, musimy tutaj stwierdzić, jak to gra. Czy możemy zatem poprosić o próbkę brzmienia diabelskich skrzypiec? Dobra, już śmigam. 9, czy będzie słychać, ale postaram się. Postaramy się. Uwaga, bo on takie specjalne dziewicze jeszcze nie były na scenie nigdy, jeszcze nigdy na scenie nie były. Dobra, tyle starczy. Resztę, jak chcecie zobaczyć, to tak, do Kościerzyny tak, śmigajcie. Bo to tylko przedsmak tego, co będzie się za chwilę działo. Tak brzmiały diabelskie skrzypce. A kto chce zobaczyć, jak wygląda bicie rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach, to właśnie zapraszamy do Kościerzyny. A po grze na diabelskich skrzypcach, to można sobie tutaj na przykład pograć w buczkę. I o tej tajemniczej kaszubskiej grze opowie nam teraz nasz drugi gość, który przybył do naszego mobilnego studia. To Mikołaj Rydygier z Brus. Panie Mikołaju, buczka to kaszubska gra zespołowa, która przeżywa, można powiedzieć, swoją reaktywację teraz. Dobry dzień, tak. Buczka to jest kaszubski sport, który kiedyś właśnie był na tych naszych ziemiach rozgrywany i my, jako młodzi Kaszubi od kilku lat, reaktywujemy ten sport, prowadzimy ligę, jeździmy z tym sportem do szkół i promujemy dzięki temu i kulturę, i język kaszubski poprzez sport. I w tym roku, tak jak rok temu w kartuzach i w brusach, jest turniej o Puchar Kaszub, który drużyny przyjadą, ponad 6 drużyn się zapisało i będą walczyć o Puchar Kaszub w buczkę. Jest to dobra forma promocji tego sportu oraz żeby się spotkać. Mnóstwo młodych ludzi odnajduje się i jest to okazja, żeby się pogadać, podzielić poglądami oraz
pobyć razem w tym święcie Kaszubów, który no, wszyscy Kaszubi się spotkali, również młodzi, którzy przede wszystkim mogą znaleźć się na tym meczu w Buczkę. Gdzie odbywa się ten turniej? Turniej odbywa się przy szkole numer 6 w Kościerzynie. No dobrze, panie Mikołaju, czy każdy, kto chciałby spróbować swoich sił, może zagrać dzisiaj w Buczkę z państwem w Kościerzynie? Każdy może zobaczyć, jak gramy, oraz spróbować swoich sił, potrenować z nami Buczkę i może jak ten sport państwu przypadnie do gustu, to może założyć swoje drużynę i spotkać się na następnym turniej, o którym będziemy informować jako Kaszubi pod nazwą Kaszuby Buczka. Kaszubi z całego świata grają dziś na diabelskich skrzypcach i w Buczkę w Kościerzynie. Jeszcze można do nich dołączyć, a warto skorzystać z takiego zaproszenia. Atrakcji będzie jeszcze więcej. O tym, co będzie się tutaj jeszcze działo, powiemy w kolejnych naszych rozmowach w mobilnym studiu. Tymczasem dziękuję moim gościom za rozmowę. Przypomnę, byli to Krzysztof Gradowski i Mikołaj Rydygier z Brus. Do łyzdrzeni. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Ja tylko jeszcze przypomnę o naszym konkursie. Mamy dla Was ciekawą publikację o Kaszubach. Wystarczy, że napiszecie do nas na żółtą kopertę lub nagracie się i opowiecie o swoich najciekawszych wspomnieniach z Kaszub. Nagracie się na numer 52 56 55 111. Macie do zgarnięcia ciekawą publikację o Kaszubach, którą możecie otrzymać w naszym mobilnym studiu do odebrania przy ulicy Mazurka Dąbrowskiego. Czekamy na Wasze opinie, czekamy na Was w Kościerzynie. Weekend.